Czyli pani, co to jest? Szkielet jurajskiego ślimaka? Tak, to jest właśnie ten jurajski amonit. To właśnie takie żyjątka. Żyły kiedyś w tym jurajskim oceanie, który był tutaj 200 milionów lat temu i po którym zostały tak naprawdę tylko te wspaniałe ostańce. I właśnie o tym, jak było, jest i będzie, opowie nasz program Odkrywanie Jury. Dwanaście tysięcy grzywien, czyli prawie 2,5 tysiąca kilogramów czystego srebra, wydał Kazimierz Wielki na budowę jednego tylko orlego gniazda. Król, który słynął z tego, że zamienił Polskę drewnianą w murowaną, wymyślił, jak umocnić granice kraju i zabezpieczyć ją przed wrogami. I tak powstał szlak Orli Gniazd, szlak warownych zamków, których historia sięga XIV wieku. Zamków, wśród których znalazły się Bobolice. Zamek Bobolice to faktycznie zamek pełen historii. Z jednej strony jest to królewska twierdza założona przez Kazimierza Wielkiego, z drugiej strony na przestrzeni dziejów zmieniało się jego i funkcje, i przeznaczenie. Nawet była to rozbójnicza twierdza Andrzeja, zwanego Węgrem, dworzanina Władysława Opolczyka, który z kolei był właścicielem zamku z nadania Ludwika Węgierskiego, który nastąpił na tronie polskim po Kazimierzu Wielkim. Zamek był odbijany, zdobywany, ponownie oblegany. Bardzo często zmieniali się jego właściciele. W XVI wieku zamek był oblegany przez arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, który próbował go zdobyć. Wtedy na skutek właśnie tych zdarzeń zamek uległ poważnemu uszkodzeniu. Natomiast następnie odbudowany uległ kolejnej poważnej destrukcji podczas potopu szwedzkiego. No, wszystko to spowodowało to, że król Jan III Sobieski, który udawał się pod Wiedeń, obozował już pod zamkiem. No, z jednej strony dlatego, że zamek był już poważnie zniszczony, z drugiej strony król przygotowywał się też do trudów takiego obozowego życia. Natomiast no, ciekawą historią jest to, że spod murów zamku w Bobolicach król Jan III Sobieski wysłał dwa listy do swojej żony Marysieńki, czyli te słynne listy króla do swojej żony, które wszyscy znamy. W listach tych zachwalał piękno tej miejscowej ziemi, ale nie tylko ruin czy okolicznych pól i lasów, ale też miejscowych kobiet, które no, widocznie bardzo spodobały się królowi. No, w odpowiedzi królowa czym prędzej nakazała mu ruszać na Wiedeń. Maleńki ten zamek z wielką atoli śmiałością na wierzchołku prawie niedostępnej skały wzniesiony w 1661 roku przestał być niedostępnym i wskutek tego obrócił się w ruinę, która przecież stała się ozdobą całej okolicy i stanowi jeden z najpiękniejszych naszych krajobrazów. Pisał wiek temu poeta. Ale ten maleńki według niego zamek, kiedy powstawał, miał wielką rolę do spełnienia. Tu dzwonka nie było, choć znajdujemy się przed wejściem do zamku. No nie było, była tylko taka kołatka, którą kołatano, aby ktoś otworzył. Wieża bramna na zamku Bobolice, na zamku średnim zamku Bobolice, służyła temu, aby już nikt niepowołany, nikt, kto nie był zaproszony przez króla, czy też przez rycerzy mieszkających na zamku, do zamku się nie dostał. Niełatwo się było tutaj dostać, trzeba było dojechać i to po moście zwodzonym. No tak, most zwodzony koniecznie, bo on tak naprawdę utrudniał zdobycie tego zamku. Solidna brama, kuta, tak jak to w średniowieczu było, solidne mury, budowane z jurajskiego wapienia, wiązane specjalną zaprawą, tak jak w średniowieczu, a więc tylko wapno dołowane 30 lat, skorupki kurzych jaj, no i do tego oczywiście inne dodatki, które kiedyś były tajemną recepturą wielkich budowniczych zamków. Miejsce bardzo ważne dla obronności zamku. No, wieża bramna najważniejsza właściwie na zamku, bo tutaj w tej wieży bramnej siedziała straż i na cztery strony świata, mając okna, patrzyła, czy niebezpieczeństwo się nie zbliża. Mogła wtedy szybko podnieść most zwodzony lub też na ogniu przygotować gorącą smołę czy też wrzątek, którymi raczyła niepowołanych gości. Ale my dzisiaj spróbujemy wejść bez wrzątku i bez smoły. Zapukamy trzy razy, tak jak to dawniej trzeba było zrobić. I wchodzimy. Zapraszamy na zamek Bobolice. Wybrani przez władców wielmoże tworzyli historię tego miejsca.
Zamku, który był nie tylko strażnicą ostrzegającą przed najeźdźcą, który potrafił opierać się nie tylko rabusiom, ale i regularnym wojskom, wreszcie który był świadkiem nie jednej ze zwykłych ludzkich tragedii. Tragedii, po których pozostały nie tylko legendy. Dziś o ludzkich dramatach przypominające. No, z Bobolicami jest związanych mnóstwo legend, ale ja opowiem Państwu tą najbardziej znaną chyba i tą najpiękniejszą legendę o tunelu łączącym obydwa zamki, zamek Mirów i zamek Bobolice i o dwóch braciach, którzy mieszkali na zamku Bobolice i zamku Mirów. Na zamku Bobolice mieszkał Bobol, a na zamku Mirów mieszkał jego brat Mir. Oni wszystko razem robili, również na wyprawy wojenne wyjeżdżali razem i ogromne skarby, które przywozili z tych wypraw, składowali w tunelu łączącym obydwa zamki. To właśnie ten tunel, który biegnie pod Grzędą Mirowsko-Bobolicką, jest miejscem zbrodni, która się tam wydarzyła. Otóż z pewnej wyprawy wojennej brat Bobol przywiózł sobie nie tylko wozy wyładowane złotem i kosztownościami, ale również piękną Białogłowę, w której to zakochał się brat z Mirowa, Mir. To uczucie było też odwzajemnione i młodzi spotykali się potajemnie w tym tunelu łączącym obydwa zamki, aż pewnego dnia brat z Bobolic zastał ich tam w flagranti i ze złości zasztyletował swojego brata, a swoją brankę zamurował żywcem właśnie tam w tym tunelu łączącym obydwa zamki. No i od tego czasu dół Białej Damy czasami krąży po murach zamku Bobolickiego i wzdychając patrzy w kierunku Mirowa. To jest właśnie ta Biała Dama, która pojawia się na murach zamku. Ja bardzo chętnie zaproszę Panią teraz na zamek, na górny zamek, na zamek Bobolice, aby pokazać to miejsce, w którym Biała Dama nie tylko się pokazała, ale dotknęła jednego z naszych pracowników. Wszedł po tych schodach dolnego zamku na górny i coś mnie spotkało dziwnego w trakcie tej podróży schodowej. Zapał mi ktoś zimnego za ramię. Obróciłem się, no nie ma nic. Idę teraz na górny zamek po schodach, drugi raz mnie coś zapało tym zimnego. Tak dokładnie mnie dreszcze przeszły. No, wolałem się zwrócić, dalej nie iść. Zeszłem z powrotem na dziedziniec, usiadłem na ławce i obudziłem się w szpitalu w ciężkim zawale serca. No nie wiem, czy ta dama chciała ostrzec, żeby nie szedł wyżej, czy nie, ale na tym się skończyła podróż na wieżę. Tyle legenda. Ale dla badaczy tego miejsca nie jedna legenda może okazać się faktem. Zwłaszcza ta opowiadająca o tajemniczym tunelu łączącym oba zamki, tunelu, w którym ma pojawiać się Biała Dama, tunelu wypełnionym skarbami i obecnym niemal w każdej opowieści o Bobolickim Zamku. Legenda, którą coraz częściej zdają się potwierdzać archeologiczne badania. Jesteśmy właśnie w Kordegardzie Zamku Bobolice. To tutaj byli rycerze i załoga zamku, która miała ten zamek bronić przeciw najeźdźcom. Tutaj były łóżka, tutaj były fotele, w których rycerze siedzieli, ale przede wszystkim była zbrojownia. To tutaj właśnie były prawdziwe zbroje rycerskie. Tutaj były również miecze i inny oręż, którym kiedyś walczono. I to właśnie w tym miejscu, na miejscu dawnej Kordegardy, zrekonstruowaliśmy to pomieszczenie, w którym się w tej chwili znajdujemy. A najlepiej świadczą o tym pozostałości. Wciąż znajdujecie Państwo to, co kiedyś tu było. Tak. I proszę sobie wyobrazić, niedawno znaleźliśmy ten właśnie toporek. W jakichś rozpadlinach skalnych tam przeleżał pewnie te 500, może 600 lat. I być może to właśnie od ciosu tego topora zginął jeden z rycerzy, których no pewnie w czasie tych wielu setek lat funkcjonowania zamku poległo sporo. Ten właśnie toporek będzie pięknie
oczyszczony i znajdzie na pewno wspaniałe miejsce w muzeum zamkowym, które już niedługo będzie otwarte. 7 wieków zamek czekał. Na odkrycie nie tylko legendarnych lochów, tajemnych przejść, czy wreszcie malowniczego, czasem niedostrzeganego mrocznego piękna. Czekał też, aby ponownie wrócić na karty historii, na których przecież tak wspaniale zapisał się już w przeszłości.